koncepcję nowego stadionu dla Radomiaka. Ile kosztowała jubileuszowa impreza Radpecu? Czyli dyskusja na sesji Rady Miejskiej. Poznaliśmy radomskiego mistrza polskiej ortografii 2016. Monika Stańkowska, witam i zapraszam na Dziennik. W poniedziałek władze miasta przedstawiły koncepcję nowego stadionu dla Radomiaka Radom. Docelowo obiekt ma pomieścić 15 tysięcy widzów, a jego budowa będzie przebiegała etapami. Zgodnie z przetargiem do listopada 2018 roku, a więc do czasu zakończenia budowy hali widowiskowo-sportowej, na stadionie mają powstać dwie trybuny, na których będzie mogło zasiąść 5,5 tysiąca widzów. Na trybunie południowej 3,5 tysiąca, a na północnej 2 tysiące osób. Może się jednak okazać, że do listopada 2018 trybunę północną uda się wybudować w poszerzonej wersji. Wówczas od strony 11 listopada zasiadłoby nie 2 tysiące, lecz 5 tysięcy widzów. Cały obiekt pomieściłby nie 5,5, lecz 8,5 tysiąca kibiców. Zniknęłoby też oświetlenie na masztach, a pojawiłoby się to na dachu. Ta druga koncepcja jest w trakcie negocjacji pomiędzy miastem a spółką ROSA, która przeprowadza budowę. Docelowo stadion ma pomieścić 15 tysięcy kibiców. Stadion piłkarski, który będzie miał oświetlenie w ilości 2000 luksów, to stadion piłkarski, który będzie spełniał wszelkie kryteria, które narzuca PZPN, Ekstraklasa SA, jak i również UEFA trzeciej kategorii. Co znaczy UEFA trzeciej kategorii? A mianowicie to, że na tym obiekcie będziemy mogli rozegrać mecz czwartej rundy eliminacji Ligi Europejskiej lub równolegle trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Nowy stadion to również duża szansa dla rozwoju klubu. Zdaniem prezesa Radomiaka nowy obiekt będzie miał duże znaczenie dla rozwijającej się Akademii Radomiaka. Obiekt myślę, że niezwykle fajny, przede wszystkim bardzo funkcjonalny. Mieliśmy okazję brać udział w konsultacjach dotyczących pomieszczeń socjalnych, generalnie całego obiektu. I jest bardzo fajnie to wszystko zrobione, szczególnie jeśli chodzi o grupy młodzieżowe. W konsultacjach uczestniczyli również kibice ekipy ze Struga. Nie ma w tym nic dziwnego, bo nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim dla kibiców powstaje ten obiekt. Ten stadion będzie też w dużej mierze dla nas, dla tych ludzi, którzy oddają całe serce swojej drużynie, swojemu klubowi, którzy jeżdżą za nim na mecze, którzy codziennie tym sportem żyją. I mam nadzieję, że tak jak my tutaj znajdziemy nowy dom, tak Radomiak jako klub, jako drużyna piłkarska też ten dom tutaj swój odnajdzie. I będzie to milowy krok w drodze ku najwyższym celom, ku ekstraklasie, ku wielkim sukcesom. Według zapewnień władz miejskich do listopada 2018 roku, czyli do zakończenia budowy pierwszego lub drugiego etapu stadionu, wokół obiektu gotowy ma być także układ komunikacyjny, czyli m.in. zatoczki autobusowe czy drogi. Będzie to zależało od możliwości finansowych miasta w przyszłych latach. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że spółka Radpec, która należy do miasta, wydała na organizację jubileuszu 50-lecia istnienia ponad 80 tysięcy złotych. Zdaniem polityka PiS część tej sumy można było przeznaczyć na inne zadania, w tym na edukację dzieci. Część radnych przyznało, że suma, jaką podał przewodniczący Wójcik, jest za duża, ale w poprzednich latach również były organizowane podobne gale i bankiety miejskich spółek i wtedy nikt nie mówił o kosztach. Przewodniczący Dariusz Wójcik w sprawie sumy, jaką Radpec wydał na organizację jubileuszowej gali, wystosował specjalną interpelację do prezydenta Radomia. Otrzymałem odpowiedź, że 80 kilka tysięcy, a w tym było ponad 40 tysięcy na catering, czyli tak zwane rauty. I z tym się nie zgadzam, bo te pieniądze można bardziej było wydać rozsądnie i coś, z czego można by było pożyte, chociażby Radpec mógłby sfinansować naukę języków dzieciom w szkole, a nie wydawać, no bo za 40 kilka tysięcy można zrobić porządne wesele dla 200 osób, także nie wyobrażam sobie, co tam było. Przewodniczący Wójcik wysłał kolejne pytania w sprawie kosztów organizacji gali. Czy w tej cenie też był zakup alkoholu i czy z pieniędzy publicznych kupowany był alkohol? Czekam na tą odpowiedź. Kazimierz Woźniak, radny Radomian Razem, przypomniał, że co kilka lat spółki miejskie organizują różne jubileusze, choć kosztów samej organizacji imprezy nie chciał komentować.
Co do kosztów, to nie chcę się ustosunkowywać, bo to sprawa każdej z firm. I źródła finansowania często jest finansowana, to jest z funduszu socjalnego załogi, ponieważ i załogi uczestniczą w tych spotkaniach. W przypadku Radpecu, czy to dużo, czy mało, nie wiem, nie chcę się ustosunkowywać od tego, na ile spółkę stać, myślę, na tyle takie spotkanie organizuje. Z kolei radny Jan Pszczoła z Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznał, że wydatki na organizację jubileuszu Radpecu były zbyt duże. Mamy 27 lat ustroju szczęśliwości i dobrobytu i w związku z powyższym każda władza jest rozpustna nie swoich pieniędzy, bo gdyby to były pieniądze własne, żadna spółka by, czy żadny obywatel nie wydawałby zbędnie pewnego rodzaju tak dużych pieniędzy. To się działo za rządów 8 lat Prawa i Sprawiedliwości i aktualnie poślizgiem dzieje się również i obecnie. Natomiast radny Andrzej Łuczycki z Platformy Obywatelskiej przyznał, że choć sprawa jest bulwersująca, to w poprzednich latach dochodziło do podobnych sytuacji. Też uważam, że te pieniądze powinny być w jakimś innym celu wydawane. Też mnie to bulwersuje, ale uważam, że no trochę tak to jest, że przygadywał kocioł garnkowi, bo po poprzedniej kadencji przez 8 lat było tych jubileuszy sporo w różnych firmach miejskich i jakby nikt nie kwestionował wydawania tego typu pieniędzy. Przypomnijmy, że jubileuszowa gala Radpecu odbyła się w pierwszej połowie września w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Miejska Biblioteka Publiczna 11 raz sprawdzała znajomość zasad ortografii mieszkańców Radomia i okolic. Podczas tegorocznej edycji radomskiego dyktanda jego uczestnicy musieli poradzić sobie m.in. z użyciem wielkich i małych liter, a także pisownią łączną i rozdzielną. Uczestnicy z tekstem poradzili sobie bardzo dobrze, ale mistrz mógł być tylko jeden. Niezmarnowane popołudnie. Skąd by zaczerpnąć jak najwięcej informacji o współczesnym życiu społeczno-kulturalnym? Zastanawiała się chorza licealistka z 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta, nie mogąca sobie poradzić z tematem mini-referatu na przedmiot wiedza o społeczeństwie. To fragment tekstu radomskiego dyktanda, z którym w sobotni poranek musieli poradzić sobie jego uczestnicy. Jak co roku autorem dyktanda był Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego. Ja ciągle mówię, że co roku jest łatwiejsze, ale w tym roku jest naprawdę łatwiejsze. Jest za to dłuższe, żeby było więcej możliwości tutaj się wykazania znajomością ortografii, ale nie są te wyrazy trudne, nie są tak zgrupowane obok siebie. Niektórzy w tegorocznej edycji radomskiego dyktanda debiutowali, dla innych to kolejna przygoda z ortografią. Sposoby przygotowania się do dyktanda są różne. Na komputerze wchodziłam w wcześniejsze dyktanda, które tutaj się urządzały. Czytałam je, moja mama również czasami dyktowała mi je, ja je pisałam. Później je sprawdzałyśmy. Organizatorem radomskiego dyktanda jest Miejska Biblioteka Publiczna, a tegoroczna edycja była już 11 z kolei. Radomianie, mieszkańcy powiatu radomskiego, okazuje się, że interesują się ortografią, że poprawność językowa, że kultura języka polskiego jest dla nich ważna i myślę, że z tego względu warto tego typu konkursy organizować. Ostatecznie radomskim mistrzem polskiej ortografii został Sebastian Mirecki z wykształcenia filolog polski. Zawsze w szkole podstawowej, w gimnazjum, w szkole średniej, gdy były jakieś dyktanda, to zwykle byłem w czołówce i już uznałem, że warto to kontynuować i zobaczyć, czy to na szerszym forum się uda już poza szkołą. Tak samo podobny wynik powtórzyć i czy będzie tak owocne, jak było we wcześniejszych latach edukacji mojej. A wynik udało się powtórzyć także podczas radomskiego dyktanda, bo Sebastian Mirecki tytuł zdobył już po raz drugi. Pierwszy raz mistrzem został w 2013 roku. Do tegorocznej edycji radomskiego dyktanda zgłosiło się 160 osób. Ostatecznie do jego napisania przystąpiło 90 chętnych. Poznaliśmy liderów regionu 2016, czyli Nagrody Gospodarczej Echa Dnia. Na uroczystej gali, podczas której organizatorzy wręczyli statuetki przedstawicielom wyróżnionych firm i instytucji, zebrało się kilkaset osób. W zakładce Biznes i Gospodarka na www.zebra.tv dostępna jest relacja z piątkowej gali oraz wypowiedzi laureatów. I zmieniamy temat. W miniony weekend na kortach tenisowych RKT Return Radom rozegrano pierwszy memoriał imienia Zbigniewa Popielucha i Zbigniewa Wesołowskiego. Impreza miała również wymiar historyczny, była bowiem ostatnim turniejem rozegranym na starych obiektach przy ulicy Struga.
Do zawodów zgłosiło się 56 zawodników z całej Polski, którzy rywalizowali w trzech kategoriach – plus 40, plus 50 oraz Open. W pierwszej kategorii zwyciężył Kamil Wrona, w drugiej Andrzej Moczek, a w trzeciej Mariusz Gosik. Nie zabrakło także zmagań kobiet, w których najlepsza okazała się Klaudia Hordyjewska. Bardzo nam zależało na tym, co wspominałem, żeby ten turniej rozegrać jeszcze w tym miejscu, na tych starych kortach. Miejsce, które było, ten obiekt był ich drugim domem. Tu właśnie wylali najwięcej potu, tutaj stracili najwięcej nerwów, ale też było to miejsce ich radości, triumfu i dlatego udało nam się to zrobić. Zbigniew Popieluch i Zbigniew Wesołowski to w środowisku amatorskiego tenisa ziemnego dobrze znani zawodnicy. Dlatego też cały turniej miał wymiar bardzo symboliczny i był okazją do wielu wspomnień. Bardzo dobrze ich wspominam. To tak naprawdę Zbyszka Wesołowskiego i Zbyszka Popielucha znam od nastu lat albo nawet dłużej. Grywałem z nimi wielokrotnie. Zawsze to były zacięte mecze. Wielokrotnie graliśmy w jednych turniejach gdzieś poza miastem, poza Radomiem. Także bardzo się cieszę, że ta impreza się odbyła. Na memoriale były także obecne rodziny upamiętnionych zawodników. Pamiątkową statuetkę z rąk prezesa Returnu Radom Ireneusza Czajkowskiego odebrała córka Zbigniewa Popielucha, Iga. Nie sądziłam, że coś takiego miłego nas spotka, bo to jest najlepszy sposób właśnie, jak wspomniałam tam, na kultywowanie pamięci o zmarłym. No i taki najciekawszy, prawda, żeby właśnie docenić go tym, co on sobie tak w życiu cenił i lubił. No ja jestem pod wrażeniem i niezmiernie jest mi miło i mojej rodzinie, że takie wydarzenie ma miejsce. Zmagania starszych kolegów śledził także Konrad Fryze, młody tenisista Returnu Radom. Trzeba wspierać starszych kolegów, akurat byli, znałem ich po prostu. Od jakiegoś czasu dużo razy przychodzili grać jako amatorzy, no i to jest bardzo dobre. No, moim zdaniem powinno być więcej takich imprez. Przyszłe tego typu imprezy mają być rozgrywane na nowym obiekcie tenisowym, którego budowa trwa na Borkach. Na koniec mamy zaproszenie na najnowszy raport piłkarski, a w nim m.in. analiza meczu Radomiaka Radom z Odrą Opole oraz broni Radom z KS Raszyn. Jest już nowy odcinek raportu piłkarskiego telewizji Zebra, a w nim analiza zremisowanego meczu Radomiaka Radom z Odrą Opole. Powiemy także o zwycięstwie broni Radom z KS Raszyn oraz pojedynku z Karyszewianki z Karyszew z Zamłyniem Radom. Oprócz tego nasza relacja z amatorskiej ligi piłki nożnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dodatkowo rozmowy z trenerami i zawodnikami. Zapraszamy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Dariusz Różański, trener czwartoligowej broni Radom. Zapraszam serdecznie na raport piłkarski w telewizji Zebra. Raport piłkarski już teraz dostępny jest na naszej stronie internetowej. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia. Cenny punkt z Opola przywieźli piłkarze Radomiaka Radom. Podopieczni Wernera Liczki zremisowali bezbramkowo z Beniaminkiem i obecnym liderem drugiej ligi, Odrą. W sobotę Zieloni zmierzą się na stadionie przy ulicy Narutowicza z innym Beniaminkiem, Polonią Warszawa. Początek spotkania o godzinie 17:30, a retransmisja na www.zebra.tv. Na zwycięską drogę wracają piłkarze broni Radom. Podopieczni Dariusza Różańskiego pokonali w sobotę klub sportowy Raszyn 4-1. Dwie bramki zdobył Kamil Czarnecki, a po jednym trafieniu dorzucili Piotr Nowosielski i Dominik Leśniewski. Kolejnym ligowym rywalem broniarzy będzie Czerwona Latarnia Ligi, Start Otwock. W miniony weekend rozegrano 24. memoriał imienia profesora Alfonsa Wicherka. W turnieju uczestniczyły trzy ekipy: Rosa Radom, Polfarmex Kutno oraz Asseco Gdynia. Rosa w piątek przegrała z Polfarmexem 67-72, ale w niedzielę pokonała zespół z Gdyni 104-67. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął zespół z Kutna. 2 października przed zespołem Wojciecha Kamińskiego generalny sprawdzian przed nowym sezonem. W Zielonej Górze Rosa zagra o Super Puchar Polski z miejscowym Stelmetem.
W towarzyskim turnieju przed nowym sezonem uczestniczyli też siatkarze Cerradu Czarni Radom. Podopieczni Roberta Prygla wygrali 3 spotkania. Pokonali Espadon Szczecin 3-1, MKS Będzin 3-1 oraz Indykpol AZS Olsztyn 3-0 i tym samym zwyciężyli w całej imprezie. Już w następnym tygodniu Wojskowi rozegrają pierwszy ligowy mecz. Kolejne zwycięstwo Michała Żeromińskiego na zawodowym ringu. Radomianin na gali Windor Boxing Night w Kaliszu na punkty pokonał Łukasza Janika. Tempa nie zwalniają piłkarze ręczni klubu sportowego Uniwersytet Radom. Podopieczni Mariusza Greli pokonali na wyjeździe Włókniarz Konstantynów Łódzki 29-21. Sezon rozpoczęli koszykarze pierwszoligowej UTH Rosy Radom. Początek nie był udany, podopieczni Karola Gutkowskiego polegli w Prudniku z miejscową Pogonią 70-75. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. We wtorek w Radomiu pogodnie i słonecznie, na termometrach 19 stopni. W środę możliwe przelotne opady deszczu, ciśnienie będzie spadać. W czwartek również możemy spodziewać się deszczu, a termometry wskażą 19 stopni.